To są przede wszystkim, myśmy tutaj zorganizowali na Śląsku pierwszy zjazd półlegalnej Solidarności w Ustroniu, tak. Spotykaliśmy się też wcześniej i to była nasza odpowiedź na to, czyli jakby pozbieranie tych wszystkich, którzy funkcjonowali. No i reaktywacja Solidarności tej jeszcze wcześniejszej. Robiliśmy to bez żadnej relacji z władzami, bo po prostu nie było nam to do niczego potrzebne. Na poziomie lokalnym, na poziomie regionalnym być może też, te kontakty, jeżeli były to sporadyczne, to wszystko się odbywało, że tak powiem, w centrali w Warszawie i w Gdańsku. W związku z tym można powiedzieć, że myśmy się jakby dali zidentyfikować, bo zresztą tam niby ono, to spotkanie wpisywaliśmy się, wszyscy wiedzieli, kto tam jest. Jakby byliśmy przygotowani do tego, że wszystko jednak ruszy od nowa. I to właściwie wszystko. Natomiast później oczywiście komitety obywatelskie, więc to już jakby następny etap, no i wybory.